Prezes Olympique Lyon potwierdza, że nie dogadał się z Grzegorzem Krychowiakiem oraz Paris Saint-Germain. Finansowe fair play stoi na przeszkodzie transferu Mbappé, PSG znalazło jednak rozwiązanie. LeBron James jako udziałowiec Liverpoolu i zdeklarowany kibic Barcelony przyspiesza transfer Coutinho na Camp Nou. Między innymi o tych, jak i również o kilku innych doniesieniach opowiemy sobie w dzisiejszym wydaniu Transfer Zone. Grzegorz Krychowiak od początku okienka łączony jest z różnymi klubami, jednak niestety na kilka dni przed tak zwanym transferowym deadline day wciąż jest zawodnikiem Paris Saint-Germain. Dziś trener Adam Nawałka potwierdził, że polski pomocnik chce zmienić klub tego lata, jednak niestety jak widać nie najlepiej mu to wychodzi. Od kilku dni mówiło się o zainteresowaniu ze strony Olympique Lyon, sam prezes przyznał, że chciałby kupić Grzegorza Krychowiaka. Jednak już jego dzisiejsze słowa nie napawają optymizmem. Poinformował on, że Krycha najpewniej nie trafi do jego klubu, gdyż ciężko było mu się dogadać z samym zawodnikiem oraz włodarzami Paris Saint-Germain odnośnie kwestii finansowych. Rozmawialiśmy na temat sprowadzenia tego zawodnika, ale czy to było zbyt skomplikowane finansowo? Kiedy jakiś piłkarz chce opuścić Paris Saint-Germain, trudno mu liczyć na zarobek. Problem ze sprzedażą Krychowiaka na pewno nie jest na rękę włodarzom Paris Saint-Germain. Podobno nadal są oni zainteresowani sprowadzeniem Kyliana Mbappé, jednak przy zaledwie 4 sprzedanych definitywnie zawodnikach, za łączną sumę 37 milionów euro, nie są oni w stanie spełnić wymagań finansowego fair play. Jak twierdzi bez wątpienia wiarygodne źródło, czyli dziennikarz Guardiana oraz Sky Sports, Fabrizio Romano, PSG dogadało się już z Monaco odnośnie transferu Mbappé za 155 milionów euro. Jednak w tym momencie na przeszkodzie stoją wspomniane wcześniej przepisy UEFA. Według L'Équipe, Paryżanie znaleźli jednak wyjście z tej sytuacji. Mieliby oni w najbliższych dniach pozyskać francuskiego napastnika na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją obowiązkowego wykupu, za którą zapłaciliby dopiero za rok, tym samym omijając finansowe fair play. Jak informuje hiszpański Sport, FC Barcelona poczyniła ogromny krok do przodu w negocjacjach transferowych dotyczących Filipe Coutinho. Liverpool puści swoją gwiazdę w momencie, gdy uda się spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest sprowadzenie następcy Brazylijczyka, jednak koniecznie jeszcze przed jego odejściem. Tym samym chcą uniknąć sytuacji, w której to kluby żądałyby za swoich zawodników ogromnych pieniędzy, mając świadomość, jak ogromną gotówką dysponują Liverpoolczycy po sprzedaży Coutinho. W tym momencie w prasie najwięcej mówi się o tym, że następcą Brazylijczyka miałby być Renato Sanchez. Sam dyrektor sportowy Bayernu Hassan Salihamidžić oficjalnie potwierdził, że Portugalczyk poprosiłby nie uwzględniać go w kadrze na najbliższy mecz, gdyż chce się skoncentrować na poszukiwaniu nowego klubu. Drugim warunkiem, jaki miałby zostać spełniony przy transferze Coutinho, są oczekiwania finansowe. The Reds przyjmą za swojego zawodnika ofertę wynoszącą co najmniej 150 milionów euro. Ciekawostką jest fakt, że przy transferze Coutinho na Camp Nou pomagać ma sam LeBron James, który jak wiadomo od niedawna jest udziałowcem Liverpoolu. Jako zdeklarowany kibic Blaugrany poprosił on kierownictwo 18-krotnego mistrza Anglii o to, by te otwarło się na negocjacje dotyczące odejścia Coutinho. Igor Lewczuk w zeszłym roku po transferze do Girondins Bordeaux był jedną z ważniejszych postaci swojej nowej drużyny. Co więcej, za swoje występy zbierał same pozytywne recenzje i wydawało się, że jego pozycja w składzie jest niepodważalna. Wszystko zmieniło się tego lata po nieudanym dwumeczu z Videotonem. Trener zdecydował, że pierwszeństwo do gry w pierwszym składzie ma obecnie Vukašin Jovanović. Od tego momentu Lewczuk nie zagrał w ani jednym meczu ligowym i jak informuje L'Équipe, klub zamierza go sprzedać jeszcze w tym okienku. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zapraszam na odcinek, jaki przygotowałem dla kanału Z Boiska do Sieci, na którym podsumowuję najgorsze transfery w historii, które zostały poczynione w ostatnich dniach okienka transferowego. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia.